Drodzy, nie ma co ukrywać, jesień rozgościła się już wśród nas na dobre. Lato, ciepło, słoneczne plaże, to już jest tylko i wyłącznie wspomnienie. Zresztą wszystko to, co jest poza nami, to już jest kwestia tylko i wyłącznie wspomnień. Wszystko, ale chyba nie wszyscy. Przecież ludzie, których poznawaliśmy, często dzisiaj są częścią naszego życia, częścią naszych planów, naszej miłości, naszej przyjaźni, naszego koleżeństwa. I warto też o tym pamiętać, że ludzi, których poznaliśmy, można mieć nie tylko jako część swojego wspomnienia, nie tylko jako część swojej relacji, ale jako część swojej modlitwy. I o tym jest nasz dzisiejszy tekst. Słowem tym jest fragment listu apostoła Pawła do Filipian, gdzie w pierwszym rozdziale od trzeciego wiersza takie znajdujemy słowa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Drodzy, kiedy apostoł Paweł odbywał swoje podróże misyjne, miał założenie, że chce docierać wszędzie tam, gdzie ludzie nie znają jeszcze Chrystusa. Ale jak widzimy, jego praca nie polegała na tym, by dotrzeć do jednego miejsca, tam założyć zbór i tam spędzić resztę swojego życia, umacniając ludzi w Chrystusie Jezusie. Ale kiedy zbór powstawał, kiedy pojawiali się wierni, kiedy było komu przekazać schedę w głoszeniu Ewangelii, Paweł udawał się dalej. Ale ludzie ci nie pozostawali dla niego tylko i wyłącznie wspomnieniem miejsca, w którym był. Paweł nie tylko o nich pamiętał, pisząc do nich listy, ale miał ich w swojej pamięci. Byli jego żywą obecnością w modlitwie, w boju modlitewnym, który toczył każdego dnia. I myślę, że to, co wskazał nam apostoł Paweł, może być i dla nas przykładem. Mamy nasze społeczności, nasze zbory, naszych bliskich. Nie wspominajmy tylko miejsc, sytuacji i dziejów, ale każdego dnia bojujmy o to i o tych, którzy są dla nas ważni, byśmy każdego dnia w swoich modlitwach potrafili zanosić bliskich, nasze zbory, nasze społeczności Bogu. Paweł zresztą powielokroć o tym mówi, ucząc tego, by w modlitwie pamiętać nie tylko o sobie, ale w modlitwie pamiętać o wielu innych. I niech takie będzie nasze dzisiejsze zachęcenie płynące z tego tekstu.